I witam wszystkich, wszystkie ludziska, które się zgromadziły tutaj na moim filmiku. I mam do zakomunikowania bardzo ważną wiadomość. Między innymi tak jak Mega Zajka, Deversetti, Do Diablo, Pilarzyk i wszyscy inni, którzy tak lubią Witchhavena. I chociaż go tak bardzo dobrze nie znam, jak może wszyscy inni ludzie, ale też dołączam się do tego i do tego grona, które chce, żeby Witchhaven wrócił. I nie tylko on, bo już Panczak, Niezominajka odeszli, to słyszałem, że właśnie z powodu tego jednego gościa, przepraszam tu bardzo za słowo, jebanego skurwysyna, bo to, co on powiedział i to, co on zrobił, to tylko zależy na takie, na taki komentarz. Ja po prostu jestem zadziwiony, jak można być takim durniem. Po prostu on chciał, nie wiem, wykurzyć sobie konkurencję i sam zostać. No ja nie wierzę, że jak wykurzy on wszystkich i to, nie wiem, on sam zostanie. Nie, na pewno nie. Jakby on do mnie coś takiego w realu powiedział, to czy 30, czy 10 lat zostałby w zęby i leżałby na glebie z połamaną szczęką. Po prostu jak już się kłócić, to nie mieszczą do tego swojej rodziny, to już jest poniżej pasa. I jeżeli to oglądasz Sintrax, wiesz, że jesteś skurwielem, naprawdę wielkim skurwielem. A jeżeli oglądasz to Witchhaven, chociaż wątpię, ale naprawdę mam nadzieję, że to oglądasz, proszę wracaj i słuchaj wszystkich tych, którzy są za tobą, bo naprawdę będzie warto, bo ikona Zagreimerów właśnie jest taka popularna między innymi dzięki tobie. I naprawdę polecam, żeby wszyscy robili takie filmiki, wszyscy w Zagreimerzy, mniejsi, więksi, robili takie filmiki, żeby po prostu było ich setki, żeby Sintrax wiedział, że zrobił głupio. I żeby po prostu poczuł się do wina, jak nie poczuł, to nie wiem, żeby mu wykasowali w chuj konto, bo taka osoba na tych 1500 widzów jest pewnie lepsza ode mnie w komentowaniu i w ogóle dorobiła się lepiej ode mnie, ale sądzę, że dla takich ludzi nie ma miejsca na YouTubie. Dziękuję za obejrzenie i po prostu posłuchajcie tego. Posłuchajcie tego Witchhaven, posłuchajcie tego wszyscy. By nikt już nie odszedł. Polecam wszystkim po prostu zablokować go, żeby nie przyszło mu do głowy druga taka chora akcja, bo pewnie skończyłaby się bardzo źle. Więc blokujcie i nie wiem. No tak, pozdrawiam wszystkich, dzięki za wysłuchanie, no i gratulacje wszystkim, którzy tak wspierają Witchhavena. Naprawdę to jest super gościu i widzę, nie super, tylko nie dla mnie, skoro tak dużo ludzi po prostu to zauważyło i chcą, żeby Witchhaven wrócił. Naprawdę. Gratulacje, ludzie. Żegnam. Z tej strony Fludarius.